Jesteśmy firmą rodzinną. Działamy na rynku od 1982 roku. Obecnie w działalność firmy, w jej rozwój zaangażowane jest już drugie pokolenie. Produkujemy głównie klocki konstrukcyjne, zabawki do piasku i pojazdy dla dzieci. Sprzedajemy nie tylko w krajach Unii Europejskiej, ale też w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, a także w krajach arabskich. Chodźcie teraz, pokażę Wam, jak wygląda hala produkcyjna. W firmie Hebar projekt zaczyna się w głowie. Przelewany następnie jest na papier przez artystę plastyka. Następnie trafia do projektantów, którzy za pomocą systemów komputerowych tworzą program, tworzą formy wtryskowe, które przez okres 2-3 miesięcy są montowane na maszynach CNC, a następnie trafiają na dział wtryskowni, gdzie formy zakładane są na maszynę i wytwarzane są projekty, które wcześniej powstały w głowie. W tym przypadku są to zabawki, które są wytwarzane z polipropylenu i z polietylenu. Łącznie surowca zużywamy rocznie około 120 ton. W firmie zatrudnionych jest obecnie około 120 pracowników. Wiele osób pracuje u nas ponad 20 lat. W firmie Hemar pracuję od 24 lat. Przyjęta zostałam na stanowisko monter zabawek. W tej chwili pracuję jako kontroler jakości. Kids Time wybieramy dlatego, że są to największe targi zabawek w tej części Europy. Są to targi, które mają już swoją tradycję, tak jak nasza firma też jest firmą z tradycjami. Dla firmy Hemar uczestnictwo w targach to przede wszystkim budowanie marki, pokazanie, że ciągle istniejemy, że istniejemy 42 lata na rynku, wciąż się rozwijamy, wciąż produkujemy nowe zabawki i wciąż zdobywamy nowych klientów. Podczas targów zapraszamy na stoisko naszej firmy w hali F, F jak Family, czyli Hemar Family.